kolejna moja książka pod tytułem Judaszyzm. Polecam Państwu tę książkę w sprzedaży w wydawnictwie Capital Book. Tego Ben Akiba nie przewidział, ba, nawet tego nie przewidziała CIA, która wszystko przewiduje, wszystko wie i tak dalej. Myśmy przez ostatnie 20 parę lat przygotowywali się do obrony przed zimnym ruskim Konstantinem, a tymczasem naszli nas na i jesteśmy wobec nich bezbronni. Nie wiemy, jak można się obronić przed napaściami ze strony naszych najważniejszych sojuszników. Zaczęło się od nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, którą Żydzi uznali, bo nie tylko Izrael, ale Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego, dlatego mówię Żydzi, uznali za obrazę pamięci ofiar Holokaustu i tak dalej, z grubej rury tam zaczęli strzelać. Tymczasem ta nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli coś blokuje, to tylko blokuje tak zwaną dziką reprywatyzację, polegającą na tym, że filuci tam różnych Kajmanów czy Karaibów próbowali przed sądami polskimi, i to z powodzeniem, przejmować własność nieruchomości, między innymi kamienic w Warszawie. Na podstawie pełnomocnictw wystawianych liczy sobie 130, a niektóre nawet 150 lat. No więc oczywiste oszustwo i ta nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego rzeczywiście może takie oszustwa bezczelne zablokować, natomiast ona się nie ma zupełnie w jakikolwiek sposób do tak zwanej własności bezdziedzicznej, która jest przedmiotem żydowskich roszczeń kierowanych pod adresem Polski i przedmiotem ustawy numer 447, ustawy amerykańskiej. Tymczasem Żydzi zareagowali alergicznie na tę nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego, co pokazuje, bo tu uderz w stół, a nożyce się odezwą, co pokazuje, że są poplecznikami tych wszystkich oszustów, tych wszystkich geszefciarzy. Państwo Izrael i Światowa Organizacja Restytucji Mienia Żydowskiego to są, no nie powiem, że organizacje przestępcze, bo to by było za daleko idące, ale organizacje popierające przestępców, z czego Polska powinna wyciągnąć wnioski. No i teraz Izrael, bo zacznijmy od Izraela, tam minister spraw zagranicznych, pan Jair Lapid, który zdaje się szybciej wrzeszczy niż mówi, zaczął tam Polskę oskarżać o to, że Polska kolaborowała z Niemcami przy Holokauście, co jest dowodem jego ignorancji, jeśli on tak naprawdę myśli, dlatego że państwo polskie od 1 września 1939 roku do 9 maja 1945 roku było po stronie aliantów i żadna instytucja państwa polskiego z Niemcami nie kolaborowała. Mało tego, ci, którzy tam próbowali kolaborować, byli odstrzeliwani przez Armię Krajową właśnie za te kolaboracje. Więc Jair Lapid, jeżeli myśli tak naprawdę, to jest ignorantem, a jeżeli nie myśli tak naprawdę, tylko po prostu kolportuje takie oskarżenia pod adresem Polski, to jest łajdakiem i to trzeba wyraźnie i szczerze i otwarcie powiedzieć. Druga sprawa, Jair Lapid pogroził nam paluchem, że skończyły się czasy, kiedy Polacy mogli bezkarnie krzywdzić Żydów. No nie wiem, co to ma znaczyć, czy Izrael zrzuci na Polskę bombę atomową, podobno jej nie ma, ale no to jest taka wyższa forma obecności. Myślę, że do tego nie dojdzie. Nie dlatego, żeby Żydzi byli tam cenili życie innych narodów, bo nie cenią, to widać choćby po Palestyńczykach. Natomiast dlatego, że
no, nie będą niszczyli swojej zdobyczy. Przecież wszystkie te roszczenia odnoszące się do własności bezdziedzicznej obliczone są na to, że Żydzi przejmą własność nieruchomości, ogromną własność nieruchomości w Polsce i w ten sposób staną się jerozolimską szlachtą dla mniej wartościowego narodu tubylczego. Więc spuszczanie bomby atomowej w takich okolicznościach byłoby nierozsądne, tak jak to zresztą, na co zwróciła uwagę caryca Leonida, kiedy tępawy marszałek Greczko tam próbował ją namówić, żeby zbombardowała atomowymi kartaczami zachodnią Europę. Co wtedy odpowiedziała caryca Leonida? A nas drugoj głupa ja świnia. No już to, nużna nam pustynia? Więc pustyń u nas oczeń mnogo. Nam nużno kuszać, nużno brać. Da spraszywaju was, od kogo niszczyć swą zdobycz, jaki smysł. No więc myślę, że Żydzi, jeśli chodzi o geszefty, to zachowują się w sposób racjonalny. Dlatego bomby atomowej na nas nie rzucą, ale będą jakieś tam psikosy na uodpornić. Mówiąc nawiasem, no to jest sytuacja, która pokazuje, jak głupią była polityka nadskakiwania Żydom, jak głupią była polityka umizgiwania się do Żydów. Trzeba się tam z nimi przyjaźnić, ale tak jak mówił król pruski Fryderyk Wielki, łajdakami, kanaliami można się posługiwać, ale nie można się z nimi spoufalać. Tymczasem jak tylko Jair Lapid zaczął grozić Polsce i tak dalej, no to niezawisły sąd apelacyjny w Warszawie wydał wyrok, na podstawie którego pani Barbara Engelking i pan Grabowski, którzy tam w swojej książce obsmarowali niewinnie jakiegoś obywatela nieżyjącego, za którym się córka ujęła, że nie muszą już, no jasno, nie muszą tam, taki jeden z drugim sędzia apelacyjny, który by splamił od środka, niż by się odważył w takiej sytuacji. No, pokazuje no, pewną nikczemność naszych elit. Niestety jest to stan faktyczny, z którym nie tyle, że się musimy pogodzić, czy co przyjąć na to, przyjąć to do wiadomości. Więc taka była reakcja strony żydowskiej na nowelizację ustawy o na nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego, ale na tym się nie skończyło, bo kiedy tylko Donald zapowiedział wojnę Donalda z Kaczorem, Donald Tusk zapowiedział wojnę Donalda z Kaczorem, to Kaczor, czyli Jarosław Kaczyński, odpowiedział proklamowaniem wojny Kaczora z Donaldem, no i na pierwszy ogień poszła ta koncesja dla TVN. Pan poseł Suski wykoncypował taką Lex TVN, no i natychmiast odezwały się nożyce w postaci pana Daniela Frida z Departamentu Stanu. Daniel Fried tam powiedział, że nie można być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i sekować amerykańskie przedsiębiorstwa, amerykańskich nie wolno, a cóż dopiero żydowskie. No i Antony Blinken, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, teraz już zaczął nam grozić, że sankcje wprowadzi, między innymi takie, że prezydent Joe Biden nie przyjmie w Białym Domu prezydenta Dudy, nie przyjmie premiera Morawieckiego, no i nie przyjmie Jarosława Kaczyńskiego. Myślę, że Jarosławowi Kaczyńskiemu od tego serce nie pęknie, bo najwyraźniej panu prezydentowi Bidenowi się we łbie przewróciło, skoro myśli, że przyjęcie kogoś w Białym Domu to jest taka nagroda za dobre sprawowanie. Myli się bardzo, aż tak atrakcyjny towarzysko, ten cały Biały Dom to nie jest. I dobrze by było, gdyby trochę tam poczucia rzeczywistości panu prezydentowi Bidenowi wróciło, na co są szanse niewielkie, no ale zawsze
można na coś liczyć. Proszę Państwa, drugą taką sankcją, którą Antony Blinken nam tutaj przekazał, znaczy jeszcze nie sankcją, ale taką pogróżką, że Amerykanie nie sprzedadzą nam 200 fabryków, co nam potrzebne są jak psu piąta noga. Musielibyśmy 3 razy tyle wydać na całe zorganizowanie szkolenia, załóg, na całe zaplecze takie logistyczno-warsztatowe i tak dalej. Pochłonęłyby one całe nakłady Polski na siły zbrojne, a gdyby kupować, jak już musimy kupować za granicą czołgi, to moglibyśmy kupować niemieckie czołgi, niemieckie Leopardy, do których załogi są przeszkolone, gdzie zostało stworzone te zaplecze logistyczne i warsztatowe i tak dalej. No więc nie ma się co tak strasznie przejmować tymi amerykańskimi sankcjami. Tym bardziej, że właściwie już ta Lex TVN staje się taka bezprzedmiotowa, dlatego że właśnie dzisiaj okazało się, że ten kanał już dał koncesję na nadawanie, tam już nie musi tutaj łaski rządu polskiego oczekiwać, a w dodatku pan prezydent Duda wczoraj podczas uroczystej zmiany warty przed grobem nieznanego żołnierza powiedział, że będzie tutaj pilnował konstytucyjnych tych zasad wolności słowa. No ja to odebrałem jako zapowiedź odmowy podpisania Lex TVN. No, bo tą nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego, no to już podpisał, za co na głowę posypały mu się gromy, ale to tego Lex TVN chyba nie podpisze. No i jeżeli tak, no to ustawa nie wejdzie w życie, dlatego że nie ma w Sejmie większości 276 posłów, która by to weto prezydenta odrzuciła. Proszę Państwa, myślę, że tymi sankcjami, tymi pogróżkami amerykańskimi i tymi pogróżkami żydowskimi nie powinniśmy się tak bardzo przejmować, bo co jest wart sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, to właśnie pokazały ostatnie wydarzenia w Afganistanie, kiedy to Stany Zjednoczone po 20 latach obecności w tym kraju wpakowały w ten Afganistan, tam w modernizację armii, którą wyposażyły w nowocześniejsze systemy uzbrojenia i tak dalej, wpakowały tam $88 miliardów. No ale prezydent Joe Biden postanowił się wycofać. No i w rezultacie ci, którzy uwierzyli w Stany Zjednoczone i tam kolaborowali z nimi, zostali, jak to się, jak nazywają gitowcy, z siutem w garści. I w tej chwili talibowie w ciągu kilku dni opanowali całe państwo, dlatego że ta cała armia afgańska się rozlazła jak stare gacie. To łatwa jest przyczyna do wyjaśnienia. Jeżeli ktoś chce się dorobić na forsowanie demokracji w Afganistanie, czy chciał się dorobić, no to nie po to się chciał dorobić, żeby gdzieś ktoś mu odstrzelił łeb. Więc jeżeli się robi niebezpiecznie, to on natychmiast z tą forsą, którą udało mu się uzbierać, zwiewa w jakieś bezpieczne miejsce, a w każdym razie nie podejmuje walki z talibami zwłaszcza, którzy przez te 20 lat nie pozwolili się zawojować, na co warto zwrócić uwagę. Nie pozwolili się zawojować. No i te sceny dantejskie z Kabulu, kiedy tam ci wszyscy kolaboranci na łeb, na szyję próbują uciec, a amerykańskie wojsko, no to pokazuje, że niebezpieczny jest być sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Lepiej tak, no tam dobrze, jak być sojusznikiem, to myślę, że świat z tego wyciągnie wniosek, a w każdym razie państwa przewidujące wyciągną z tego wniosek, że owszem, tam Stany Zjednoczone, jasne, ale nie ma co tam zagierać z nimi, z
specjalnie, ale też nie ma co na nie liczyć, bo to jest państwo mało przewidywalne. Tam się z ściany do ściany ta polityka zatacza. No i rezultat jest taki, że ludzie czasami ludziom to przypłacają. No tak był w Wietnamie. Ja pamiętam te sceny, znaczy pamiętam, no oglądałem te sceny ewakuacji Saigonu, kiedy już czołówki pancerne Wietnamczyków były na przedmieściach, to tysiące ludzi szturmowało gmach ambasady amerykańskiej, nie po to, żeby go zdobyć, tylko po to, żeby się tam przedostać i uciec gdzieś w bezpieczne miejsce. No i śmigłowce ewakuowały tych szczęściarzy, którym się udało przedostać do ambasady, na teren ambasady, z dachu amerykańskiej ambasady, leciały na lotniskowie, które tam dużo zakotwiczone, a ponieważ uciekinierów było mnóstwo, te śmigłowce jedne za drugą startowały i jak tylko któryś wylądował na lotniskowcu i uciekli z niego ci pasażerowie, to żeby zrobić miejsce dla następnych śmigłowców, tamte opróżnione zrzucano do morza. Tak to wyglądało, te sceny ewakuacji Wietnamu. A co się potem stało? No, kiedy Amerykanie wycofali się z Wietnamu, to w tym wszystkim, którzy z Amerykanami współpracowali, to komuniści urządzili krwawą łaźnię. Krwawą łaźnię. I kto tę krwawą łaźnię przetrwał, albo udało mu się jakoś jej uniknąć, to próbował się ratować na dołu, czyli ludzie na łodziach. No i oni uciekali na łódkach takich, jakie tylko udało im się tam zdobyć. Jak jakiś statek ich znalazł, na pełnym morzu ich podjął, no to mieli szczęście. I o ile się, ale dużo się wcześniej potopiło, zanim ktokolwiek ich spotkał. Więc taki los był, taki los spotkał Wietnam. A teraz taki sam los się szykuje się Afganistanowi. No i myślę, że państwa przewidujące wyciągną z tego wnioski, o których już wspominałem. Jaki z tego wniosek, który należy do niebezpiecznych związków. Wobec tego trzeba korzystać póki co wszystkie możliwości, żeby wzmocnić własne siły, a nie uzależniać się od tam widzimisię rządu amerykańskiego, bo to łaska pańska na pstrym koniu jeździ, zwłaszcza teraz, kiedy prezydent Joe Biden wyprzedaje Polskę naszej złotej pani i zimnemu ruskiemu czekiście Putinowi. I powiem tak, że przed Polską stoi taka oto nieprzyjemna, co tu dużo ukrywać, ale trzeba mówić prawdę. Przed Polską stoi taka nieprzyjemna alternatywa. Albo się zgodzimy na szlachtę jerozolimską, co jest brzemienne w skutki, bo tej szlachty jerozolimskiej to się nie pozbędziemy przez setki lat. Albo się zgodzimy na bliską zagranicę. Bliska zagranica to jest taki interes, który od 300 lat Rosja ma do nas. Mniej więcej bliska zagranica polega na tym, że jak już nie możecie wytrzymać, żeby być osobno, to sobie bądźcie osobno, ale macie się nas słuchać. No więc mamy taką oto w tej chwili alternatywę, która będzie się rysowała coraz wyraźniej, bo teraz to się dopiero w takich mglistych konturach rysuje, ale będzie się rysowała coraz wyraźniej, że albo szlachta jerozolimska, albo bliska zagranica. No i będziemy musieli między tą dżumą a tyfusem wybrać. Nie wiadomo, jak nasi umiłowani przywódcy wybiorą, ale w każdym razie prędzej czy później staną w obliczu konieczności dokonania takiego wyboru.